Witam bardzo serdecznie. Proszę zobaczyć, jak można rozwiązać takie zadanie. Miesięczna opłata za mieszkanie państwa Adamskich wynosi 348 zł. Ile wynoszą kwartalne opłaty za to mieszkanie? Pamiętaj, że kwartał to są 3 miesiące. Więc jakie mamy informacje w zadaniu? Że miesięczna opłata to jest 348 zł, czyli za jeden miesiąc. A my mamy policzyć, ile wynoszą te opłaty za kwartał. I kwartał to są 3 miesiące. Skoro jeden miesiąc to 348, a my mamy policzyć opłaty za 3 miesiące, za cały kwartał, to pomnożymy 348 przez 3. No i teraz 3 razy 8 to jest 24, 4 na dół, 2 do góry, 3 razy 4 to jest 12 plus 2 to jest 14, 4 na dół, 1 do góry, 3 razy 3 to jest 9 plus 1 to jest 10. Już możemy podać odpowiedź, tylko przeczytajmy jeszcze raz pytanie. Ile wynoszą kwartalne opłaty za to mieszkanie? Więc powiemy, że kwartalne opłaty za to mieszkanie wynoszą 1044 zł. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.